Jesteśmy w moim domu w Bezrzeczu, gdzie w garażu i przed garażem znajduje się obecnie mój warsztat. Obecnie pracuję sobie nad biblioteczką, siedziskiem, całym zestawem takim modułowym szafek, które chcę zabudować wokół okna. Myślę, że zrobienie czegoś samodzielnie w domu daje ogromną satysfakcję. Przyjemniej się siedzi w takim samodzielnie zbudowanym fotelu czy krześle. Moja pasja, myślę, że zaczęła się jeszcze jak byłem dzieckiem. Mój ojciec był z tych, którzy potrafili wszystko zrobić w domu. To jest też piękne w drewnie, że wszelkiego rodzaju uderzenia, wgniecenia, nawet wady drewna wydają się po prostu naturalne. Też nie staram się pracować w drewnie, które jest bezsęczne całkowicie, bardzo sztuczne, tylko w takiej klasie troszkę niższej być może, ale przez to daje to bardzo naturalne odczucie. Wizualnie jest fajnie czuć to, że to, na co się patrzy, to faktycznie się samemu zrobiło. Jestem menedżerem w dziale Welfare, gdzie tworzymy produkty, które pomagają gminom w Skandynawii zapewniać pomoc społeczną. Do naszego zespołu szukamy osób ciekawych, takich, które chcą rozwijać się, chcą proponować rozwiązania. Mamy możliwość pracy nad własnym produktem brandu Lifecare, dzięki czemu osoby zarówno, które mają pomysły w trakcie analizy wymagań, jak i w trakcie developmentu, jak i są w stanie bardzo dobrze testować czy pomagać w wdrożeniach takich produktów, są u nas bardzo mile widziane. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest też dla nas to, że to, co robimy, ma ogromną wartość dla ludzi. Tak, jest to oprogramowanie, które pomaga ludziom w codziennym funkcjonowaniu, pomaga w poprawianiu jakości ich życia.